Witam wszystkich z tej strony Unlock. A to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015, sezon Ardeny. Jest ze mną właśnie Dęcza na Teamspeaku. Siemano, ludziska. Kup sobie LS-a. No, kupiłem sobie LS-a. Kup sobie koszulkę. Kup sobie koszulkę. Dobra, jest Duszek. Kurwa, więc nie gra. Ja zrobili, nie wysłali. Dobra, cześć. Jest Duszek, jest Dywan. Cześć. Dywan, bo już go słychać. Dzień dobry. Jadę ma sobie prasować takimi zestawami oto ładnymi, markowymi, takie wiecie, nie? Ta. Ja mam najlepszy. Ta. Ale się kurwa kraj mnie Duszek nie uderz. Ta. Ale masz Duszek na leczniku? 51. On już 52 mam. A ty Dywan ile masz na leczniku? Pewnie z 3 dychy. Nie, 50. Tak, tak. Najlepszy zestaw to mam ja. Mhm. Brak zestaw. Piwo. Brak danych. Ja ci zaraz kurwa dam brak danych. Brak danych to on ma w głowie. Poczekaj kurwa, ty przyjedziesz do Sosnowca. Poczekajcie na mnie. Poczekaj. Sosnowiec to jest dzielnica Włocławka. Zobacz jak tamte nie daleko. Gdzieś ci cisnę. Ty stoisz w miejscu głębiej, a nie ciśniesz. Nie, on tam jedzie z Alemem. Daje! O matko, to już pole. W ogóle przez ten ale program Evolve wyskoczyło mi coś, że pokazuje mi cały czas, ciekawe czy to na odcinku będzie widoczne. Recording jest czas odmierzony, nie? Także spoko. Dałeś radę. Dobra, X. Jak zwykle. Unlock. X, X, X. Unlock. Pracujemy z tego, z kamery wewnętrznej. A na tej prasie, no przejadę, co drugi rządek będę, raz z zewnątrz, raz z wewnątrz. Podobno gracie realistycznie, tak, więc realistycznie jest z wewnątrz traktora, a tutaj nie z zewnątrz. Tutaj się umie nie da realistycznie. Tak, a ale... tam cicho być. Tak, ale chodzi o to, że na przykład fajnie też popatrzeć sobie, jak na przykład z góry to wygląda, nie? Przy nagrywaniu to wiesz. Z góry. Teraz mam wrażenie, że ja gram bardziej realnie. O ty się nadajesz! Patrzcie go! Ale widzowie, świat tego nie widział. Za niedługo, tak. Tak, za niedługo przyjdzie... świat się skończy, Danger dostanie LS-a. Chyba zrezygnuje z tej serii. Przyjdzie w końcu profesjonalny rolnik. To 50 rekord. Ty ja już wypuściłem belkę? Który pokaże Allokowi, jak się gra w LS-a. A jaką masz pojemność prasy? 4000? 8. 4. Kilka już wypuściłeś belek przecież. 4. Bo ten wiesz co, nie dobija, tylko wypuszcza. No. Dobrze, że nie muszę się... Zbieramy obok, czy jedziemy dookoła? Dookoła. 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 No to dookoła, no. Duszek żeś mnie odbił, kurde, ile ty tam na liczniku masz? 25. No ja też. Albo ja się chwilę zatrzymałem. Dzwonię, byś delikatnie mógł tak, wiesz... Kto z Wiesławem paletą zadziera? Po tego szybko przyjeżdża laweta. Jak cię dogonię, to zrób sobie z powrotem 25. Cię dogonię, ty go dogonisz. Nas nie dogoniat. Nas nie dogoniat. Ty go dogonisz. Ty nawet koło dogonienia nie stałeś, ty. A ty stałeś koło dogonienia, ty. No a jak? Ja za to dogoniłem. Ups. Może teraz robimy poprzeczniaka. No musimy zrobić poprzeczniaka. Przecież jedziemy naokoło. Kostka mnie. Ja biorę tego, bo już jestem obok niego. No właśnie, dobre, kostka go wyprzedziła. Bez kitu, w kabinie mi siedzi. Dobre. 95 i prasuje. Dobre. Gdzie ty jesteś na polu? O, ty patrz, on już jedzie. Jadę! Ale ma zajebisty kurwa traktor z tą balonicą. Jakaś taka kamerka jest do przesuwania się w kabinie. No. Mówię, ta prasa krasa jest taka fajnie wygląda. Poczekajcie! Alok, powinieneś kupić prasę, która jest samoowijająca. Z tyłu ale my robimy kostki. Z tego kronę miałeś to, na którym się... No, daje. Na którym się... Nie tam, jak ja słomę prasuję, kobity. Ale do siana, tak? Panie, co ja się będę w owijanie bawił, jak ja tu będę miał kiszonki w brud. Gdzie są jak kiszonka?
Tobie Wacek skis. Ty widziałeś, jakby strzelił. Widziałem, one salta robią te kostki, nie? Ale u mnie też tak było. Jedna salto zrobiła. Ile macie pingów? Ja nie mam wcale. Czekaj, ile to jest? Nie widzę, bo... No to wiadomo. 30. A log ma 1500. 200. 1500, 2900. Zobacz, a tam rodzynek po tamtej stronie pana sam jedzie. No kurwa, ja was widzę. A ile jedziesz na godzinę, jak prasujesz? 105. O kurwa, ale daję czadu. To na bogatości. I to z kabiny. Dobre. Dobra, ja się chyba zawrócę i ten drugi rządek zrobię. Ale powiem... No nie, musimy... nie zawracaj, leci poprzeczniaka i na drugą stronę pola przejeżdżę. Ale musi mieć zajebistą tą prasę, że ona przy 95 jeszcze zbiera. Czy ale jak jedzie, mogę sobie. Boże, chuj mi tu kostkę tu wywalił, muszę... O, siema. No cześć, z kabiny jesteś? Tam? No jasne. Ja też. Nawet fajnie to wygląda, ty. Jakbym się z tobą ścigał, tylko że nie dajesz rady. Nie. Chyba ty nie dajesz rady. A ja daję radę, bo jestem z przodu. Tak? No. Duże, ja jestem po zewnętrznej. Dobra, bo włączę w nitro i się skończy. Tak. Pociśnij mu. Duże, no ja przerzucę na gaz. Chyba na ropę, a nie na gaz. Na gaz. Na ropie to się muli. No i co? Muli. Nie, kurde. Mężczyzn. Teraz jestem pierwszy. Co cię boli? Teraz. Nie pyskuj. Na prawdziwych mężczyzn tylko diesel. Tylko nie, ropa. Nie znasz Denge, ty się nie znasz, ty masz Seicento. Nie mam Seicento, mam Seata. Ja podawam opcję. Od kiedy Seat produkuje Seicento? Denger, chcesz tą Hondę? Nie chcę tej twojej pierdolonej. Czekaj. A może Sipme? Też nie chcę. Kurwa, Sipme jest? 355, chcesz? Panie, Sipa ostatnio przed mody. Sprzedam kursów. Remont. Ty słuchaj, a ta Sipa to w dieslu czy w benzynie? Nie wiem. Na gaz. Tam na kolby. Na gaz. Nie złaśnij mojej mamy jówce? Trochę. Ale trochę mam lepiej jeździć z kabiny. Tak? Powinien. Bez kitu. A jakbyś się jeszcze patrzył na swoje jajka w kabinie, to już byś całkiem miał dobrze. No to nie będę tego. Pokosu widział. No, albo jajka, albo pokos, no. Musisz się zdecydować. Ale dywan sobie musiał dywanem wyłożyć, wiesz. Tutaj w moim John Deere'ku to jest dywan, panie, pierwsza klasa. Takiego nawet w Indiach nie dostanie. Co ty, Duszek, czemu zawracasz? A może w Turcji? Duszek. To zrobię w tamtą stronę z powrotem i będę jechał tak samo. To źle jedziesz, na obkoło mnie. A rób no, se co. Byleby to spasować. Chyba dogonię was czy nie? A nie dasz rady. Duszek. Duszka dogonisz, ja nie dam rady. Się tam... Duszek, bardzo źle robisz. Jest, robisz bardzo nierealistycznie i bardzo nieprofesjonalnie. Jesteś normalnie, jakby to powiedzieć, rolniczy oszołom. No. Te dzienki. Ja też cię lubię. Tej, tak swoją drogą zauważyłem właśnie, że mam w kabinie tą choinkę Wunderbauma, nie? Tylko, że... Inna nazwa jest. Wiesz co, to jest chyba od piwa. Tyskie? Nie, jakieś... Perła? Kurczę, no nie mogę przeczytać, bo się to trzęsie jak... To się zatrzyma i przeczytasz. No, tylko nie wiem, czy jak się zatrzymał, to ja się... wiem, dlaczego mi się tak chujowo kierowało. Kierownica czekajcie. Była do góry. Czekajcie. No, ja mogę opuścić John Deere kierownicę. Kurde, nie mogę przeczytać. Widzę kogoś tylko, widzę? Jakiś... To jest... To ja... Adler czy Ralker? Mam cię, kurwa. Sam not. No i tam. Ale nie, chłopaki, to nie. Chłopaki, spotkałem piwo Koronę, to co Vin Diesel pije. I co? Dobre? Nie kupowałem. Za drogie. Mój kolega pije Koronę, mówi, że jest zajebiste. 5 zł. Ale o mijaki, ja pierdolę. Nie żeby coś, dywan, nie? Ale właśnie bijam rządek, który ty robiłeś. Ja stary, nie wiem jak ty to zrobiłeś, nie? Ale ominąłeś kilka metrów, czy kilkanaście metrów słomy. To jest aż nieprawdopodobne. Mówię, że zapierdalał, chłopie, no 95 na godzinę. No to tu go zniosło chyba. 95 to ja na jedynce dociągam. Ale prasa mu nie zdążyła zbierać, nie? Duszek, ty będziesz tu, jedziesz za mną, czy jak? Ty, nie, ja nie wiem, sam gdzie ty jesteś, ja już się zgubiłem.
No jak zwykle. Aha, tak. Teraz jesteś tutaj, na końcu. No to chłopaki, zapraszam. A, teraz robisz poprzecznie. No. Dobra. Chłopaki, kończę. Zapraszam, 14-15 maja, noc muzeów. Będziemy oglądać Seicento. Nie będziemy oglądać. Będziemy oglądać, znaczy inaczej, będzie 50 załóg samochodów zabytkowych, plus będziemy jeździć po 10 miastach województwa śląskiego. O, to co, masz tyle miast macie? Co i często będziecie jeździć? Nie. Seatem. Hondą, kurwa, ja to ci mówię, kupił. Zniduszek, mi to zostawiłeś, ten rządek, czy to tak, dywan robi? Tak, i dywan ja robi, ci zostawiłem. Dywan, co ty robisz? Jadę. Stroidę. W którą on jedzie w moim rządku? No. Nie wiem, zaraz zobaczę. No nie gadaj. Nie, moment. Nie, będzie, dywan jedzie... Będzie czołowe. Tak, w twoim rządku, Duszek. Będzie czołowe. Ja pierdzielę. Mój rządek muszę dokończyć, bo on się urywa w pewnym momencie, więc ty, Duszek, zawróć. Nie, ty, Duszek. Poczekaj, to jest twój. Moment. Ty. A dlaczego Duszek. Ktoś po lewej stronie rządek zostawił? Duszek, ty jedź. To ty dywan zostawiłeś. Po lewej stronie ktoś zostawił. Na czołówkę. Dobra, tak czy inaczej to zrobimy. To nie. Ty, Duszek, jedź. Duszek, ty jedź, się nie przejmuj. Ja też jadę, czyli każdy z nas jak skończy. Ty, to jest jak ruch pociągów. Jedź i aktory. No. Duszek, nie, na czołówkę. Wszyscy się miniemy, dobrze będzie. No. A zjebaliście to. Jakie czołówkę to ma być realne, a nie czołówka? Na czołówkę! Seicento. Duszek przejechał i teraz Alok za nim jedzie. Słuchaj, Seicento już poszło, Seicenta już nie ma. Seicento... A kotka mnie dalej wyprzedza. Tak, Seicento nawet dywana wyprzedza. Da się? Da się. Nichuja. Pędzę, Duszek, za tobą. Kupię ci koszulkę. Mogę wjeżdżać na ten zaraz na prawej, czy nie? Duszek, bierzesz go? Ale nie, dywan, ty zawróć i jedź tym z tej samej strony. No, tobie... ten zaraz co mam po prawej, to jechałem. Tak. Ale powiem wam, chłopaki, że to moje Seicento wyciągało 150 km. Chyba górki. Nie. I przy dobrych wiatrach, kurwa. Dobrze, to tylko na wiatr się chodziło, to on żagiel wystawiał mnie przez okno i sruj, lecimy! Beata, jak się czujesz? Zajebiście, zimny łokieć jeszcze pierdolony. Alok, żebym ci nie przypomniał, czym ty przyjechałeś na zlot. Przepraszam bardzo, ale to było lepsze niż te twoje Seicento, nie? Totalnym zabytkiem. No, to zabytek. Ale nie, to już naprawdę, to był gracz. To ci muszę przyznać, że to taki już gracik, nie? No widzisz. No, tylko dlatego, że swoim gumę złapałem. No i nie umiem sobie tego gumę zmienić. No nie miałem koła zapasowego. Znaczy miałem koło zapasowe, ale na zapasówce na tym dojazdowym nie dojadę do ciebie, nie? Przecież to by wybuchło. To by srało. A zatem musiałbym jechać 80 na godzinę. 60 km chyba tylko, nie? Co? 60 km może przejechać. 80. Co? Nie, musisz jechać. Nie więcej niż 50 km na godzinę, coś takiego? Nie, ja mam 80 na godzinę mam. Ja też mam 80. To jest taka, że tam bez dętkowa, tylko sama guma, nie? Nie. Dętkowa właśnie. Dętkowa, dlatego możesz jechać 80. Bez dętkową to mam zwykłe koła. Ale no jak teraz robisz? Będzie zawracał, czy co? No zawrócę jeszcze, to nie wiem, jak teraz zrobię. Robić? Ty, bo są poprzeczniaki. Ty to dywan bierz od razu tego, co masz po lewej. Po lewej? No. Walić jest drugi? Bierz go! A ci kurwa weźmie. Bierz go! Gryź? Duszek, ty będziesz długiego brał teraz, nie? No tak. No to ja za tobą wjadę, to... Duszek, jak chcesz, to będzie... chwilę za mną poczekaj, to się zawrócę. Duszek będzie długiego. No nie jest źle, tak kurwa, z kabiny nie ma takich lagów. Duszek będzie długiego? Już ci się komputer przyzwyczaił. Duszek będzie długiego chapał? 120 pingów. Powtarzasz już to trzeci raz i nadal ich ci nie słucha. A Duszek... Pierdalaj. Już jedziemy? Duszek, nie daj się. Ciśniem, dzidzia. Nie daj się. Walcz. Psycho. Ciśniem, dzidzia. Dawaj, no. Renifer, ciśniemy. W sumie Duszek... Gdzie ten Renifer? Patrz, Renifer już tam w połowie pola prawie, zobacz. Patrz, kurwa, jakie chłopie 60 na godzinę pracuje. Chłopie. Daję dzik, czadu. Normalnie dzik. Taki John Deerek, to jest jelonek, a nie dzik. Renifer.
Jak na kierownicę opuściłem w kabinetu, to od razu inaczej kieruję. To nie jest jelonek, to jest renifer. To jest jelonek. Renifer. To jest... Jedzie, jedzie, pokudźcie się. Biegnie, biegnie, renifer. I kurwa, albo mnie doganiają, albo to. Albo co? Nie, ty dalej jesteś, oddalony jesteś. Albo mnie doganiają, albo mam zwiedzę. No i widzicie, kochani widzowie, z kim. Albo już jedno piwo za dużo. Nie pij więcej. A faktycznie tutaj po prawo jest ten pasek, co nie? No. Ale olej. Czego zrobić? Nie no, olej to, no przecież ile tam jest, kurde. Ćwiartka, kostki może. Dosyć będzie tych belek do zbierania. Specjalnie. Ty będziesz miał tutaj raj w zbieraniu, nie? No chyba nie. No. Będziesz tutaj... Wiesz co? Zamiast ładowarki dam ci traktor, z którym będziesz sobie zbierał. Ja nie będę zbierał bąkiewa. Ale kup tego penda, z którym. Ale poczekasz. Nie, bo już go nie ma, już go wyrzuciłem. No nie pierdol. Serio. Allok będzie czekał, aż ja wejdę z ten i każe mi belki zbierać. A on miał fajne opcje, ty. Sam zbiorę. Tak? Ja będę podjeżdżał. Nie no, sam nie będę zbierał. Do nie ma co. Jeszcze maskę mogę do góry podnieść? No. Ej, tak w ogóle to tak. Dobrze by było zbierać więcej osób, jakby było, bo... Dwóch by mogło ładować... Maniek. Poczekaj, muszę się zastanowić. Dwóch by ładowało kostki, jeden by podjeżdżał, znaczy w sensie był... lotnym takim, wywoził tylko lawetę w tom i w tom. Ja, jeden ja, na rozładunku, ja. To by było cztery osoby, jakby były, to by było dobrze. No, ja mówię wolno. Sobotę się umówmy i ten, jak już przyjdzie, to będziemy się z wami połączyć i będziemy grali, nie? Spokojna twoja rozczarana. Co prawda na rozładunku to w sumie... Też dwie muszą być, żeby to szybko szło. Przestań, to na rozładunek to jedna osoba wystarczy i rozładuje to w kilka sekund. Gorzej jest zbierać. No chyba, że to ma być rozpizie. Wiesz, halo, dlaczego owijać? Dlaczego rozpizie? Kostki to łatwo się rozwiązuje. Bierzesz trzy naraz, bo to na lawetę wchodzą trzy w piętrze, nie? Trzy piętra. No trzeba było kupić taką, kurwa, tą, platformę jak ma ten, Bohun. Co, tą samą zbierającą? No. Już to beznadzieja. Ja ci sumie zero zabawy. Co za frajda, kurwa, jak ci sama wrzuca. No, zero zabawy. To już jest naprawdę, jak masz... Dosyć, nie? Na przykład to pod koniec sezonu, no to już można takim czymś się bawić, ale tak to jest zero frajdy. Ty masz frajdy. Dobra, jedziemy do dywana. Dywan, zaczekaj za nami. Dywan, będziemy jechać. Złap rządek i poczekaj. Jak ja go kurwa złapię, to on się nie wymknie. Ej, zwin go tutaj, żebyś miał bliżej. I tylko będziesz wrzucał widłami sobie do prasy. Nie no, poczekaj, no musimy jeszcze skończyć i zawrócić. Panie, no co pan, zciczał? Napierdalacie jak kurwa? To ja sługę odpalę. Nie wolno palić. Co ty tu planujesz? Ja nie zapalę. Kto pije i pali, ten nie ma robali. Dobra, dywan, pa! ruszaj się, dywan. Ale okej, biorę drugi. No wiem. Jody! Ale będzie teraz nagranie fajne. Ojeny! O, jak cudownie, ideolo, perfekto, i słuszna porcja kas. Ej, Allok się spuścił. Pysznie, bellissimo, fantastico. Aż sobie z kabiny pojadę. Ile na godzinę jedziecie? 25. 60. Ej, patrzcie, jak to fajnie wygląda, w tym samym czasie też robimy te rządki, znaczy belki. Co ty gadasz? Wy robicie w tym samym czasie, ja ciut za wami. No bo jak zwykle Allok jest do tyłu. Nie, teraz ja z duszkiem zrobiłem. No nie, bo te rządki są różne w sumie, bo to raz się złapie więcej słomy, raz mniej, nie? No. Dobrze go to było głośno. Ej, jak to wygląda? Iwan, ty, Allok, ten lewany... Czekaj. Allok bierze pierwszy z prawej, Iwan pojechał. Drugi z prawej, a ja trzeci. Słuchaj, Iwan pojechał tak w piździe daleko, prasa stoi w miejscu, a Wałek wam tak się wydłuża. Nie, u mnie tego nie było. To mi było. Bo u mnie kostka jest cały czas, co jakiś czas w kabinie, nie? Polubiła cię. Szkoda. Może ty ją... Ej, może ty lubisz słomę i ty ją jesz. Bierz pierwszy po prawej. Kto? Allok? Duszek, weź ty ten pierwszy po prawej, bo... Mam łatwo go zgarnąć, co? Fajnie by było jakby tak zrobić... podzielić. Duszek, cicho! Podzielić ekran na cztery no, i z czterech perspektyw, tak, czyli twojej, na przykład Duszka, kogoś tam jeszcze, jak to jest, wiesz, jak się to jeździ, tak?
A no to wiadomo, nie? A to ludzie jest... mieliby rozbieżność ten. Wiesz, tam musieliby być jak kobra. Co? Jak Robocop wystawił. Oczopląsy by dostali. Nie. A poza tym za małe ekrany. Co za małe ekrany? Znaczy inaczej, za małe. No wiecie, o co chodzi. Ja to mam 32 cale, mogę oglądać. Ale nie o to chodzi, chodzi mi o obrazki. To co z tego, a jak w 32 cale, a w jakiej rozdzielczości to masz? W HD pewnie. No. No, no to co ci, to tak jak ja nagrywam Full HD, to ty nawet tego mojego obrazu nie zmieścisz dobrze na swoim tym. A nie zmieszczę. A nie zmieszczę. Ale ty pierdolisz. Otrzymaj mu piwo, on nie zmieści. Ja nie zmieszczę. Potrzymaj piwo, co. Ja mu nic nie będę trzymał. Przepraszam bardzo. To jest obrzydliwe. Sam żeś jak obrzydliwe. No co mówisz, synu? Dokładnie. Trochę mnie miota. Nocy to było w nocy, tak? A dzień jest dzień. I trzeba szanować. Duszek nie zostawiam tam? Nie. Słoma ściele się gęsto. I jedziemy dalej. Jedziemy dalej, tak, bo Allo musiał sobie... Ej, ale tak sobie wyobraźcie sobie taki fejl, jak nieraz jest taki chrzest statków, że jest szampan na sznurku i tak walą statek. No. To tak... Się nie rozwala. To tak Danger kupuje szampana. Jebosata! Jebosata, szyba wybijać. Gdzie tam, tak. Człowieku? Wszystkie części poodpadały, sama została... Jak to się mówi? Sama skrzynia, nie, no jak to jest? A szampan... Nie ma ramy. Rama! A szampana została... Albo może jak oglądaliście Miodowe Lata, jak kupili malucha i ten krawcik kichnął to drzwi... No! Maska z dyżaki... Najpierw ledwo się zmieścił, później kichnął i wszystko wyleciało. To tak samo by było z Dangera samochodem właśnie. Silnik ukradli. Ej, my ostatnie trzy rządki robimy? Gdzie on? No. Silnik? Ale my Crazole jesteśmy. Ale patrz, w tym samym czasie jedziemy. No fice. Ale serio, my Crazole jesteśmy, masakra. Ile odcinek trwa? No w sumie to dopiero 20 parę minutek, nie? 20 jakieś dwie? Zaraz ci powiem. A masz no, jeszcze jakieś drugie pole? No nie mam właśnie, ale lipa. Może byś zaczął zbierać? Co? No to bez sensu, bo zbieranie to jest na cały akurat odcinek, to 40 minutek by było pewnie. No, nie tak. To trzeba wypróżnić prasę chyba, nie? No, jeśli można, to wypróżniamy. Gdzie tu jest? O, rozładuj. Dwie belki jeszcze gratis poszły. Gratis. Gratisy są najlepsze. No to Alok, teraz ty prowadź. Aha, gospodarkę. Teraz jedziemy na gospodarkę, także uwaga, panowie. Będzie się działo. Jelonku, jedziesz? Renifer! Renifer odpadł. Jedzie. Renifer się zapił? Jadę, Mikołaja ciągnę. Ciężki albo Mikołajowi. Przepraszam, ale mnie miotło. To fajnie wygląda, jak on jedzie, nie? I cały czas mu ta strzałka na minimapie lata od lewej do prawej. Zobacz, stary! Jadę! Skubańczyk, nie? Nie może trafić na tor. Skubany nie może w ogóle trafić, nie? Naprawdę. Ja jadę. No, tylko mi nie potuż Renifera, nie? Nie pij więcej. Masz tam co? Ja bym nie miał. Biberek, wódeczkę, to w sumie to, wiesz co możemy, Duszek, zrobić? No. Skompletować zestawy do kolejnego odcinka już w tym. Kumasz, no czekaj, w sumie jakby można, to by było można zatankować, nie? Daleko nie ma do tankowania. O, już. Ja tankowałem. Ja nawet nie mam co tankować. No, coś za mało palą te traktory. No to dawaj real moda i gotowe. Tam. Będzie ci palił. O kurwa, masakra. Tak, gdzie ty się wjeżdża? Kombajer. Poczekaj, bo się zbliżam. 366 na godzinę. O kurwa. Ty, to dawaj, będziesz jeździł... Tak, pierdolnie to mapę przesunie. Będziesz jeździł w Formule 1. Kubica ze mną nie ma startu. Nie ma szans.
Jebany. Uwaga, bo jadę. O, tu jak wjedzie, to przesunie ten garaż. Teraz chwila prawdy, czy dodałem moda na... No nie dodałem. No co za debil. Dobra, trudno. Anuk, tak pod skosem i weź blisko niej, a nie tak daleko na no, zrobiłeś. No to, ale w następnym odcinku dodaj tego moda. Jakiego? Zastanowię się, no na podczepianie. No, jak zastanowisz się, jak musisz to dodać? Ja nic nie muszę, syneczku. Tak, no jak to ma być realny sezon, a ty nie masz na dodać. Realny. Jak można w grze grać realnie? Duszek, ty tym. Co? Tym klasem weź zahać tą dużą lawetę. Że cię on nie uciągnie. Duszek wszystko. Gdzie ona jest? No jak wyjedziesz, to zaraz ją znajdziesz. Przyczepę wszystkich. No. Duszek wszystko uciągnie, tak? Wszystko uciągnie. A dywan gdzie jesteś? Nie, bo je zapytać. Cię niestety na gospodarkę i mi się wszystko zwiesiło. Tu jest Duszek. No gdzie ty szukasz, Duszek? Tu są lawety. A, tu, no bo ja z drugiej strony wyjechałem. Dywan. Ciep. Widać mnie? Ja cię szukam, a cię nie widzę. Krzysia jestem obok was. Ty no autentycznie, nie? A tu jesteś! Dobra, wysiądź dywan, ja sobie tu poradzę już z tym. To jedną z tych dwóch, czy którą wybrać? Tą długą. Tą dłuższą, no. To jest tej samej firmy. Albo w sumie, wiesz co, Duszek, może lepiej pod to... Ile on ma na liczniku ten? Klas 50? 51. No dobra, to weź jego podczep lepiej. Co? Dobra. Niego nie dobrze było na tym, trzymajcie się krótko. Do usłyszenia. Ty nie pij Danger już więcej, nie? Kurwa. Oddaj tą wódkę. Jaką wódkę? No oddaj tą flaszeczkę, oddaj ją. No ja flaszeczkę nie. Dobra, patrzę się w ziemię i nie wiem gdzie ja idę. To ty gdzie nie po jelonka. Dobra, ale co teraz? No poczekaj, panie, coś pan zdurniał. Gdzie jesteś? Aha. O, to jedź tam, gdzie tankowaliśmy. Tak, jedź tam, gdzie żeście wódkę pili. Tak mu mów. No, tankowaliśmy. Tam, gdzie tankujecie, to ja wiem, gdzie to jest. We Włocławku. Ha? We Włocławku była stacja benzynową. Znajdę, kurwa. Macie duszek stację benzynową, czy nie? No, kurwa, kilka. Tak, kilka. Ty, patrz, ty bogaci są, mają kilka. Chyba w internecie. No. Gdzie tam duszek hopie ma ten. Wbija hopie ten. Rureczkę, rozumiesz, kraniczek i już ma robić. No dobra, no to ja już jestem tutaj, gdzie tankowaliśmy. A ja upędzę do ciebie. Zatrzy jest suche, bo tutaj jest trafuje? Kilka tych takich, gdzie się tankuje. Aha, to jest to. Bo to są dwa miejsca, ja chyba pojechałem w to drugie. No. Dywan błądzi po gospodarce, nie? Nie, jestem kurwa tam, gdzie się tankuje. Nie jesteś tam. Wierz mi. Jesteś obok. Widzę to. Widzę buzię w tym tęczu. Jestem duszek obok ciebie. Komu panie tam. Ropa po 3,20? Dobra, możesz zgasić jak już tu jesteś. Pokażcie mu jego. Tu, o, świetny on jest. Możesz iść Duszek policzyć belki, jak ci się chce na polu. Nie chcę mi się. Kurwa. Czemu? Będzie ciężko. No nie. Duszek, no rozczarowałeś mnie. Pewnie jeszcze strzelać, będę liczył tą samą belkę. Gdzie jesteś, Duszek? Ono tu. Siadaj do tej ładowarki, jedź ją tam postaw. Gdzie była. A to jest ta sama. To jest podobna. O, skurwysyn rozjechał mnie. Nic się rozjechałem. Jak się wydawało? Zacznijmy od tego, to jest New Holland zrobiony z JCB. No ta, którą teraz jedziesz, to tak. Tamta druga jest trochę lepiej zrobiona. Halo, ten fend da radę te dwie przyczepy? No człowieku, on mu chyba 360 koni, ty. Franek, uspokój się. Ja pierdolę. To póki co są puste, nie? W ogóle ten tandem z przodu, co jest, on jest taki trochę mały, nie?
do tych przyczep, ale... Troszeczkę zjebane, kurwa. No, ale trudno, no. Chcesz jeszcze wziąć? Nie, ale ja już nie jadę. Z tyłu. Nic na trzech, czyli flaszkę. Gdzie są moje pieniądze? Pół litra na dwóch to jest nic, chłopie, co dopiero na trzech. Nic na trzech, pod warunkiem, że dwóch nie pije. No, to wtedy jest spoko. Tutaj się zatrzymaj, hamuj! Tam się zatrzymam, obok tamtego. No, różnica jest trochę między nimi, tymi lawetami, co? No tak troszkę. Delikatnie. Troszkę. Tak, gdzieś mniej więcej 200 bel. No będzie. U nich troszkę to jest tak bardzo, bardzo dużo. Dobra, no to ten odcineczek musimy już kończyć. I do następnego, trzymajcie się, cześć. Zapraszamy na następną część. No, będzie ostro. Dobranoc. Pa, pa.